Dzień dobry. Polska bez czapeczki. Wiodący temat, czyli tak zwana pandemia COVID-19, jakbyśmy tego nie nazywali. No nie mogę się nie odnieść do materiału, do filmu, który został zamieszczony na kanale pana Wojciecha Sumnińskiego, Spowiedź ratownika. Myślę, że sporo osób już ją oglądało. Jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie polecam. Kanał pana Wojciecha Sumnińskiego, Spowiedź ratownika. Zresztą gdzieś tam ja wrzucę link na wszelki wypadek do tego filmu, żeby był pod filmem, żebyście mogli go łatwiej znaleźć. No tam niestety potwierdza się wszystko to, co ja mówię o służbie zdrowia i mówię to od lat. To nie jest tak, że ja to mówię od czasu pandemii, ale od lat. Lekarze są, przepraszam tych lekarzy, którzy się do tej grupy nie zaliczają, bo około 10% takich jest. Ale lekarze ogólnie są najgłupszą i najbardziej roszczeniową grupą zawodową. W tej chwili mają żniwa życia, bo niezależnie od tego, że i tak zarabiają bardzo dobrze, i to mówię do tych, którzy dają się omamić ich narzekaniom na słabe zarobki. Lekarze zarabiają bardzo dobrze. Oczywiście zarabiają mniej w wartościach bezwzględnych niż ich odpowiednicy na Zachodzie, ale też mają mniejszą odpowiedzialność, mniejsze koszty, a siła nabywcza ich zarobków jest cokolwiek większa tutaj. Przez to, że no na ogół są już nieźle ustawieni, mają swoje mieszkania, swoje domy. Tak to jest. I teraz zgodnym chórem wszyscy oczywiście twierdzą, że jest pandemia. Trudno też nie skomentować programu pana Jana Pospieszalskiego. Rozmawiać warto chyba z 12 albo z 13 kwietnia, czyli z tego tygodnia. To tak będzie takie resume tego wszystkiego. Czyli po raz pierwszy w telewizji, zacznę od pana Pospieszalskiego. Po raz pierwszy w telewizji polskiej ukazał się program, w którym głos zabrali lekarze, którzy nie zarabiają na tak zwanej pandemii. Czyli nie ktoś z zespołu doradców, pożal się Boże, premiera, rządu, no, którzy no, kasują jakieś nieprzytomne pieniądze za te bzdury, które wygadują. I to nawet w sprzeczności do tego, co mówili wcześniej. Jak sobie porównamy to, co mówił pan Simon na początku pandemii, a to, co mówi teraz, no to są dwie różne postawy. Dobrze byłoby policzyć, ile w międzyczasie dostał gdzieś tam zewnętrznych pieniędzy, a to można naprawdę, jakby komuś zależało, to spokojnie to może się dowiedzieć. Kiedyś pan Dorn, to w czasach pierwszego PiSu, kiedy ogólnie tam lekarze narzekali na właśnie niskie zarobki, powiedział: pokaż lekarzu, co masz w swoim garażu. I to właśnie powinno wtedy już ludzi skłonić do zastanowienia, żeby była pełna jasność. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby lekarze dobrze zarabiali. Lekarze powinni zarabiać bardzo dobrze, ale za właściwą pracę, i ich zarobki powinny być jawne. Może większość tego nie wie, ja nie wiem, jak to jest w tej chwili, ale kiedyś na przykład lekarz nie musiał, w przeciwieństwie do wszystkich innych, no jeszcze prawnicy też nie musieli tego robić, adwokaci, wykazywać swoich dochodów w trakcie ubiegania się o kredyt. Czyli jak jakiś przeciętny Kowalski chciał dostać kredyt na mieszkanie czy na cokolwiek, no to musiał mieć zaświadczenie z zakładu pracy, pokazywać, jakie są dochody i tak dalej. Lekarz nie. Wystarczyło, że powiedział, że jest lekarzem, udowodnił to, że wykonuje zawód lekarza, i jego dochody nie były już ważne, ponieważ wszyscy wiedzieli, że zarabia wielokrotnie więcej pod tak zwanym stołem niż nad stołem. Tak to niestety było i tak to niestety jest. Więc zarobki lekarzy powinny być absolutnie jawne. Zresztą mówi o tym ten ratownik medyczny z filmu z kanału pana Sumnińskiego, że zarobki służby zdrowia powinny być jawne. I wtedy nie byłoby tej całej ściemy.
A naprawdę można to spokojnie sprawdzić. Jak mówiłem, w programie Rozmawiać Warto pana Pospiszalskiego po raz pierwszy zostało zaproszonych trzech lekarzy spoza tak zwanego mainstreamu, czyli lekarzy, którzy na ogół praktyków, bo był na przykład pan dr Hałat, którego ja osobiście bardzo szanuję, zresztą był kiedyś wiceministrem zdrowia, jest zdroworozsądkowym lekarzem. Był pan doktor Martyka, który na Podkarpaciu leczy ludzi amantandyną bardzo, bardzo skutecznie. Ostatnio, o ile pamiętam, pan Grzegorz Lato, który nie jest moim ulubieńcem od czasu, jak się tam lizał z Jaruzelskim w stanie wojennym, jak wrócił z Mistrzostw Świata w Hiszpanii, ale no, zachorował, został wyleczony. To taka osoba powszechnie znana, więc wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu, i to mu trzeba przyznać, że jako prezes Polskiego Związku Piłkarskiego był fatalny, piłki nożnej, ale jako gracz był świetny. I no, tylko później trochę się pogubił politycznie. Mniej istotne w tym momencie. No i tam trzech tych lekarzy plus prawnik wypowiedzieli się na temat legalności, sensowności i prawdziwości tak zwanej pandemii. I to był wstęp. Oczywiście rozniosło się lekkie wycie. Przede wszystkim zawyła hiena polityczna pani Lichocka, która kiedyś była koleżanką, o ile pamiętam, pana Pospieszalskiego, razem przecież pracowali. I niestety w tej chwili jako polityk PiS, to ta słynna pani od tego gestu takiego w Sejmie, później mówiła, że sobie oko wycierała, tam coś padło do oka prawdopodobnie, i jest także członkiem Rady Mediów Narodowych, no, nie kryła swojego oburzenia i zapowiedziała swoją ingerencję, no bo jakżeż to możliwe, żeby taki program niezgodny z oficjalną linią partii, tak to praktycznie było, został pokazany w Telewizji Polskiej. No zobaczcie, słuchajcie, nic tak dobrze nie pokazało realiów Polski, jak właśnie ta wypowiedź Lichockiej. To już nie jest telewizja publiczna, tylko to jest telewizja partyjna. I to potwierdziła pani Lichocka. Nic, co nie jest zgodne z linią rządu, nie powinno być emitowane na antenie. Nie powiedział tego żaden opozycjonista, żaden bezstronny obserwator sceny medialnej, tylko polityk PiS, członek Rady Etyki Mediów i, czy jak to tam się nazywa, i jeszcze dodatkowo no, ważny polityk PiS i dziennikarz, jakby nie było. Więc no, pokazuje stan zapaści tak naprawdę państwa i jego instytucji i kultury, także mediów uzależnionych od rządu. No niestety. Przykre to jest, bo ja cały czas podkreślam, że na PiS i jeszcze na PC głosowałem od prawie czasów ich powstania. I nie jest mi wcale miło, oczywiście tu spotykam się z tym, że mówią ludzie, że ja nagle się zmieniłem. Nie, no to PiS się zmienił bardziej. Znaczy pewne symptomy były już wcześniej, ale to, co się dzieje od roku przeszło, to jest naprawdę... No, nie pozwala komuś trzeźwomyślącemu, nawet byłemu zwolennikowi PiS, przejść do porządku dziennego nad praktyką dnia codziennego. No i teraz słuchajcie, spowiedź ratownika medycznego. Człowiek pokazuje, jak wygląda sprawa i naprawdę, że doniesienia medialne o zajętości łóżek, zajętości szpitali, gigantycznych kolejkach do szpitali, no to jest bzdura, że szpitale stoją puste, łóżka są wynoszone, testy są fałszowane,
tak naprawdę w ogóle są, testy są, nie dają wyników, bo tam jest przykład, on robi, wykazuje, że 7 na 8 testów, gdzie zamiast czynnika ludzkiego, czyli materiału genetycznego, używa się czystą sól fizjologiczną, wykazują pozytywny odczyn, czyli obecności zakażenia wirusem SARS-CoV. Czyli stąd mamy olbrzymią ilość zakażeń i stąd mamy stan zamknięcia kraju. Na podstawie całkowicie fałszywych przesłanek zamyka się gospodarkę, zamyka się ludziom usta i paraliżuje się kraj. Paraliżuje się szkolnictwo, paraliżuje się, jeszcze raz mówię, gospodarkę i doprowadza się do nadmiernej ilości zgonów. To, co powiedział ten ratownik medyczny, że około 100 tysięcy osób, według tak naprawdę chyba sensownych wyliczeń, zmarło w tym czasie ludzi, którzy nie powinni umrzeć. Z powodu lockdownu. Nie z powodu koronawirusa. Z powodu lockdownu. Z powodu depresji, samobójstw, braku właściwej opieki medycznej, braku w ogóle pomocy jakiejkolwiek medycznej. I kto na tym zarabia? No tak bezpośrednio lekarze, służba zdrowia, cała Big Pharma oczywiście, która no, wyczepie gigantyczną kasę na szczepionkach, ale kto jeszcze? Różnego rodzaju spekulanci, którzy przejmują z Afryko i usiłują przejąć z Afryko lokale, pensjonaty, no całe grupy, no to się teraz już zaczynają specjalizować w tym, takich chięć cmentarnych, które po prostu żerując w tej sytuacji chcą przejąć majątek, czasami dorobek życia innych ludzi. Znam sytuację, kiedy komuś, kto prowadził restaurację, zaproponowano 50 tysięcy złotych za przejęcie lokalu z wyposażeniem całym. On powiedział, no ale to mnie kosztowało 300 czy 400 tysięcy złotych. No, niech pan bierze, i odpowiedź była taka, niech pan bierze dzisiaj 50 tysięcy, bo za 2 miesiące damy panu 10 tysięcy. I to jest skandal, ale najbardziej skandaliczne jest to, że na takie działania pozwala państwo. Państwo, które 6 lat temu zapunktowało i u mnie, i u społeczeństwa tym, że wspomogło najuboższych, teraz rujnuje najważniejszą tkankę tak naprawdę narodu, czyli całkowicie likwiduje tą taką bardzo słabą klasę średnią, która jednak gdzieś tam powstała. Mimo wszystkich oporów, mimo wszystkich trudności, warstwa średnia, klasa średnia jednak była, ale obawiam się, że po pandemii może zostać zdziesiątkowana. No zdziesiątkowana to chyba nawet nie jest właściwe określenie, bo to chyba, nie wiem, czy połowa ocaleje z nich. Tak to niestety wygląda. Wzbogacą się oczywiście banki przejmujące mieszkania, przejmujące samochody, przejmujące dobra, przejmujące lokale, na które udzielili kredytu hipotecznego. Ci się wzbogacą, ponieważ niestety w Polsce nie ma równowagi ryzyka między kredytobiorcą i kredytodawcą. Ryzyko jest tylko i wyłącznie po stronie kredytobiorcy, czyli tego, który bierze kredyt. Bank jest spokojnie zabezpieczony. Dlatego później sprzedają długi firmom windykacyjnym za 10% ich wartości, bo oni wiedzą, że oni swoje już zarobili, a zarobią jeszcze więcej. Mogą sobie na to pozwolić. Czyli ty, chłopie, masz płacić 110% kredytu z kosztami, różnymi odsetkami i tak dalej, a oni sprzedają to za 10%, bo oni swoje już zarobili. I to jest coś, na co nie może być zgody. I apel do tych, którzy myślą, przestańcie uważać, że przedsiębiorcy są waszymi wrogami, bo przedsiębiorcy utrzymują ten kraj. Mali i średni przedsiębiorcy utrzymują kraj. 70% dochodu narodowego to jest wytwarzane przez małe i średnie firmy. Niejednokrotnie powtarzam, nie przez Orleny, nie przez KGHM-y, tylko przez małe i średnie firmy. I dość tego wszystkiego. Trzeba z tym skończyć. Aczkolwiek chyba się zresztą zanosi na to, bo coś tam Niedzielski mamrotał ostatnio, że już mamy trzecią falę pandemii za sobą. Zawsze z tyłu głowy może być, że zaraz będzie czwarta fala. I a propos, słuchajcie, czwartej, trzeciej, piątej, szóstej, dziesiątej fali pandemii, to tutaj też
artykuł z mediów narodowych, który podrzucił mi Jurek Telepko. Przepraszam, może Jerzy Telepko, ale Jurek bardziej mi pasuje. Ja go przeczytam, słuchajcie, bo to jest istotne. Według nowego izraelskiego badania wariant koronawirusa odkryty po raz pierwszy w Afryce Południowej jest w stanie uniknąć części ochrony szczepionki Pfizer-BioNTech. Naukowcy odkryli, że część występowania mutacji znanej jako B1.1.5.1 wśród pacjentów, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki, była około 8-krotnie wyższa niż u tych, którzy nie byli zaszczepieni. Kilka dni temu nagrałem filmik na ten temat, chcesz zachorować, zaszczep się Pfizerem. No i wychodzi na to, że miałem rację. Słuchajcie, 8-krotnie większa ilość zachorowań u tych, którzy byli zaszczepieni, niż u tych, którzy nie byli zaszczepieni. Rewelacja. To jest po prostu absolutnie wynik na światowym poziomie, tylko taki arebur, czyli odwrotny od zamierzonego. Teraz tak, że no, te badania co prawda nie zostały zrecenzowane przez środowiska naukowe i naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Clalit, największej organizacji opieki zdrowotnej w Izraelu, przebadali tylko 400 osób, u których wyniki testu na obecność COVID-19 były pozytywne po otrzymaniu co najmniej jednej dawki szczepionki. I porównali to z taką samą liczbą osób zarażonych i niezaszczepionych. No i stwierdzili, że niestety 8 razy częściej ci zaszczepieni zachorowywali na COVID-19. I jakby podsumowaniem tego jest stwierdzenie, że może z tego wynikać, że szczepionka Pfizer, którą podano w większości Izraelczyków, w jakiś sposób ułatwia zakażenie tą wersją wirusa. No ale naukowcy biorący udział w badaniu zauważyli, że głównym zastrzeżeniem wynikającym z niego był niewielki rozmiar próby i zaznaczyli, że potrzebne są kolejne analizy, które potwierdzą lub wykluczą wykrytą korelację. Ale ponieważ w ogóle badań nie było tak naprawdę przy wprowadzeniu szczepionki i na temat jej skuteczności, to ja bym się specjalnie tym nie martwił, bo tu jednak było jakieś badanie, a w przypadku orzeczenia o skuteczności jej działania nie było żadnych badań. Było tylko założenie, że ta szczepionka powinna zadziałać. I moi drodzy, to byłoby chyba tyle. Izrael, Polska, pandemia, lockdown. Możemy zobaczyć w internecie filmiki takie naprawdę lekko przerażające człowieka, który gdzieś tam w sercu ma ideę wolności, o tym, co dzieje się w Izraelu. Izrael był naprawdę bardzo demokratycznym państwem jeszcze niedawno temu, ale to najwyraźniej się zmieniło. I ktoś kiedyś powiedział, że nie ma takiej podłości, jakiej nie jest w stanie zrobić demokratycznie wybrany, tak zwany demokratyczny rząd, w momencie, kiedy zabraknie pieniędzy lub kiedy trzeba będzie zdobyć pieniądze na jakieś swoje cele, które pozwolą przedłużyć urzędowanie temuż rządowi. I okazuje się, że taka jest prawda. I dotyczy to zarówno Izraela, jak i Polski, jak i zapewne większości krajów świata. Tylko cały problem w tym, że my padamy ofiarą takich zachowań, takich mechanizmów i niestety większość ludzi się temu poddaje. Ponieważ no, ilość ludzi, którzy nie mogą się doczekać szczepień, jest porażająca. Mimo coraz większej ilości danych na temat mówiących, że szczepienia niczego nie dają, mało tego, już oficjalne stanowisko tak zwane doktora Fauci, czyli głównego tak naprawdę nakręcacza epidemii na świecie, czyli głównego epidemiologa Stanów Zjednoczonych, doradcy prezydenta i poprzedniego, i poprzednich, i obecnego, jest takie, że zaszczepienie nie pozwala w dalszym ciągu nie nosić. Mimo zaszczepienia ludzie w dalszym ciągu powinni nosić maseczki, powinni zachowywać dystans socjalny i w dalszym ciągu mogą potrzebować paszportów. Tylko na jakiej zasadzie te paszporty będą wydawane, skoro szczepienie nic nie daje? Skoro szczepienie nie chroni przed zakażeniem, no to po co paszport?
skoro według badań izraelskich ludzie zaszczepieni mają 8-krotnie większą podatność na zapadalność, tak zwaną zapadalność na COVID, to po co paszporty? No wszystko to pokazuje jedno wielkie, olbrzymie, no chyba nie było takiego oszustwa na taką skalę w historii naszej cywilizacji. Umożliwia to oczywiście tylko i wyłącznie wspólne działanie mass mediów, tego głównego nurtu, big techów, czyli tych kanałów informacyjnych, czyli tych firm, które tak naprawdę kanalizują 95% informacji na świecie i oczywiście zgrania z nimi polityków różnych opcji i różnych państw. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, że zacytuję klasyka. Kasa, misiu, kasa. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnym filmiku.